dwie strony. Stanisław Janecki, witam w Polskim Radiu 24, pana Kazimierza Klejnę, senatora Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. I witam też pana Grzegorza Lorka, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie senatorze. Witam serdecznie państwa. Na początek przeczytam państwu króciutki fragment z analizy banku Goldman Sachs. Jednym z głównych powodów, dla których gazu zimą mimo wszystko nie zabraknie, jest szybkie odbudowywanie zapasów. Europejskie magazyny gazu mają być wypełnione do końca października w 90%. To zacytował wczoraj dziennik Gazeta Prawna. Gaz na giełdzie potaniał prawie o połowę w ciągu 4 tygodni z 350 euro za megawattogodzinę do 180 euro. I według ekspertów tego banku pod koniec marca, kiedy sezon grzewczy dobiegnie końca, gaz kosztować będzie mniej niż 100 euro za megawattogodzinę. Czy ta histeria z gazem, która także dotknęła Polskę i w ogóle z ciepłem, że nie będzie ciepłej wody, nie będzie ogrzewania, pomogła rozwiązać częściowo problem? Oczywiście on nie jest rozwiązany, no bo zima jest dopiero przed nami, ale czy to nie pozwala spojrzeć optymistycznie na to, co się stało, co mamy w związku z tą wojną i z tym szantażem energetycznym i może nie być wcale taki problem zimą, jaki się zanosił, i z drugiej strony może to nie być też problem polityczny, jeśli się rozwiąże w takim duchu, jak to wieszczą analitycy banku Goldman Sachs. Pan senator Kazimierz Klejna. No, panie redaktorze, szanowni państwo, ta informacja, że ceny gazu na rynkach światowych spadają, to jest bardzo dobra informacja. Mam nadzieję, że to będzie trend stabilny i rzeczywiście ta cena będzie istotnie niższa niż jest obecnie. Natomiast problemem, tu patrząc z perspektywy Polski, to jest głównie problem dostaw gazu, a więc możliwości fizyczne dostarczenia tego gazu z zagranicy, ponieważ no, to baza przeładunkowa w Świnoujściu no, nie jest w stanie zapewnić potrzeb, jakie są potrzebami rynku. Zobaczymy też, czy ta informacja, która jest istotna, czyli te spadki cen na rynku światowym, mam nadzieję, że tak będzie, że one wyraźnie obniżą ceny gazu w Polsce, tego detalicznego z punktu widzenia klienta. Bo warto przypomnieć chociażby to, że dzisiaj cena baryłki ropy jest niższa niż jeszcze 10 lat temu, a po prostu cena paliw na stacjach benzynowych jest przecież zdecydowanie wyższa, no i to jest bardzo, bardzo istotny problem. Więc będziemy patrzyli, jak będzie się zachowało PGNiG, czy będzie w stanie zakontraktować takie ilości gazu, które są potrzebne dla polskiej gospodarki. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Panie senatorze, a czy z punktu widzenia politycznego, to jako obywatel cieszy się pan z tego, że gdyby nie było tego kryzysu, czy bardziej jako polityk martwi, że nie będzie tematu politycznego? Czy lepiej, żeby jednak gaz był, a nie było paliwa politycznego, czy gorzej, gdyby z tym były problemy? Panie redaktorze, pan stawia w sposób trochę absurdalny. No celowo tezę, trochę. Zależałoby celowo trochę. Polsce na tym, aby cena paliw, czyli ceny na stacjach benzynowych, cena gazu dostarczanego do domu czy do przedsiębiorców, cena energii, żeby była wyższa niż jest. Wszystkim nam zależy, mi osobiście, absolutnie, żeby ta cena była zdecydowanie niższa i żeby ceny wróciły do realnego poziomu. Także przecież dlatego ciągle mówimy o tym, że PGNiG, Orlen, które mają nadzwyczajne zyski, jakich nie miały nigdy w historii, czyli co oznacza, że to się odbywa, te dodatkowe nadzwyczajne zyski kosztem obywateli. W Unii Europejskiej nawet rozmawiano, rozważano, czy nie należałoby dodatkowo opodatkować, ale tam są korporacje prywatne, które dostarczają
prąd, dostarczają gaz i tak dalej w Polsce, to są spółki Skarbu Państwa, a windują ceny na poziomie wyższym niż w wielu krajach europejskich. Pani Ursula Więc von der Leyen w swoim orędziu zaproponowała to. Panie redaktorze, wszystkim nam zależy, bez względu na to, kto jest z jakiej partii politycznej, aby ceny paliw były zdecydowanie niższe niż są dzisiaj. I w tej sprawie nie ma wątpliwości, tu nie ma żadnej gry politycznej tą sprawą. Gra jest tylko o to, żeby rzeczywiście także polskie instytucje, polskie spółki, no przy, jak mamy dzisiaj informację, że gaz stanie o tak istotnie, to mam nadzieję, że ten gaz będzie tani także na polskim rynku. Zobaczymy, czekajmy. To teraz do pana posła Grzegorza Lorka, no bo to jednak było przedmiotem trochę takiej prekampanii politycznej, że no nie potraficie rządzić, bo gaz jest drogi, nie ma węgla, nie ma surowców. Jedni mówili, że no natychmiast zaprzestać dostaw węgla z Rosji, a potem po co przestaliście odbierać ten węgiel rosyjski, jak nie ma go czym zastąpić. Czy tak jak ma nadzieję pan senator Klejna, nie będzie to jednak przedmiotem politycznego sporu? Do wyborów mamy jeszcze trochę czasu, no bo byłoby to pewnie nośne, ale trochę mało merytoryczne. Panie redaktorze, panie senatorze, szanowni państwo, podzielam pogląd pana redaktora. Przez ostatnie kilka tygodni budowano narrację, że nie tylko, że ceny gazu, węglowodorów będą wysokie, ale że rząd Prawa, Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy nie poradzi sobie z tym tematem i że wręcz wszystkich paliw po kolei braknie, bez względu na ich cenę. Następnie mówiono, że ceny są bardzo wysokie, bo nie radzimy sobie z tym problemem. I tu słusznie zostało wskazane przez pana, że budowano tą narrację stricte polityczną po to, żeby wywołać panikę wśród Polaków, dosłownie panikę, że trzeba robić wszystko, co obywatele mogą, żeby zgromadzić z różnych źródeł jakiekolwiek paliwa, które pozwolą im przetrwać zimę. Powiedziałbym, że ta informacja być może jest informacją dnia. Co prawda nie wracamy do poziomu listopada ubiegłego roku, to jest 20 parę euro sprzed wojny, która rozpoczęła się w lutym bieżącego roku, ale tym niemniej wskazuje to na to, że trendy światowe dają nam nadzieję na obniżenie cen jednego z istotnych paliw, jakim jest gaz. Ja jestem dobrej myśli, dlatego że skoro cena spada, oznacza to, że analitycy zdają sobie sprawę, że po pierwsze magazyny w Polsce, w Europie zaczynają być pełne, że obywatele krajów Unii Europejskiej i świata podeszli do tego ze zrozumieniem, czyli po pierwsze bierzemy pod uwagę oszczędnościową politykę i w gospodarstwach domowych i w państwach zużycia tego gazu, ale też patrzymy na to, że możliwości magazynowania gazu, możliwości pozyskiwania gazu, tu odpowiednie porozumienie Polski z Czechami, Słowacją o wymianie tego paliwa, uruchomienie naszych gazoportów, a wreszcie połączenie Orlenu z PGNiG-iem, bo to powoduje, że nasze możliwości zakupu na rynkach światowych są zupełnie inne, bo wchodzimy w inną przestrzeń rynku hurtowych i możliwości kupowania tego gazu. To wszystko, a jeszcze trzeba tu powiedzieć o otwarciu nowych rynków. Przypomnę bardzo istotną wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w krajach afrykańskich, gdzie jednym z tematów było Nigeria przede wszystkim. Nowych rynków na zakup gazu. Te wszystkie czynniki, te wszystkie powody skutkują tym, że możemy patrzeć na zbliżającą się zimę o wiele bardziej spokojnie. Natomiast
narracja, ale panie pośle, czy tak jak opozycja zarzuca rządzącym, że ten gazociąg bałtycki no, nie ma zakontraktowanych tych docelowych ilości gazu. Słyszałem dzisiaj rano pana premiera, nie wiem czy to była wypowiedź dzisiejsza, raczej wczorajsza, że na początek nie można za dużo zakontraktować, bo możliwości tego gazociągu nie są jeszcze pełne, czyli te 10 docelowo miliardów metrów sześciennych. Czy mamy pewność, że ten gaz w dostatecznej ilości jest zakontraktowany? Ja uważam, że tak. Są to analizy na szczeblu państwa, które tworzą Ministerstwo Aktywów Państwowych i z tych analiz, biorąc pod uwagę różne źródła, czyli z tego rurociągu, a także z innych dostawców przy zasobie naszych magazynów i obecnym zużyciu, mamy prognozy, że tego gazu wystarczy. A informacja, którą pan podał no, z dzisiejszego poranka, no, jest złą informacją dla opozycji, bo myślę, że dosłownie wywoływanie paniki w Polsce poprzez mówienie, że rząd sobie nie poradzi, a nośniki cen energii będą bardzo wysokie, może spowodować także pewne uspokojenie, na co też liczę i życzę państwu, żebyśmy za gaz jak najmniej płacili. Ale tu też chcę dodać to, co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, że będziemy się starać dla obywateli, dla przedsiębiorców, dla samorządów te ceny zamrażać, a samorządom dopłacać do tego, żeby obywatele skutków tej wywołanej przez Putina wojny i przełożenia tego na cen wszelkich paliw nie odczuli. To jeszcze... Panie redaktorze... Tak, panie senatorze, można? Proszę. No więc ja myślę tak, no gdyby było tak idealnie, jak mówi pan poseł, chciałbym, żeby tak było. Ale przecież ceny źródeł energii w Polsce dzisiaj są bardzo wysokie. I tego to jest przecież, to dotyka każdej rodziny. No więc nie ma co zaklinać rzeczywistości, bo przecież to, jakie rachunki dzisiaj płacimy wszyscy, każdy z nas, no są kilkakrotnie często wyższe niż były poprzednie. A węgla na składach przecież opałowych nie ma. Zaczyna się okres grzewczy, on de facto już jest, bo w wielu domach musimy, palimy, chcemy palić. W wielu instytucjach użyteczności publicznej musi być ogrzewanie włączone, a węgla niestety nie ma na składach. I proszę nie mówić, że wszystko jest idealne. Na razie mówimy o jednej dobrej tendencji, że ceny gazu na rynku światowym spadają. Ale problem jest nie tylko cen, ale także możliwości dostarczenia tego gazu do Polski. My dzisiaj ten gaz kupujemy w dużej mierze także z Niemiec, prawda? Nie tak dawno to jeszcze się odbywało za pośrednictwem Nord Stream 1, ale przecież nie można opierać całego tego importu gazu tylko o te właśnie możliwości, jakich tutaj mówimy. Więc, a nasze rezerwy, które one są pełne i były z reguły, to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, te magazyny, przepraszam, one były zapełnione bardzo wysoko, tylko że te magazyny no są, nie są za duże. Prawda? One pozwalają... 2,8 miliarda metrów sześciennych. Tak. To wystarcza zachować bezpieczeństwo na około 2 miesiące. Prawda? Więc to trzeba o tym także pamiętać. Nie wpadać w panikę, ale rozwiązywać problemy, które są, a one są bardzo poważne, bo dotyczą każdego obywatela, każdego przedsiębiorcy. Ostatnio rozmawiałem z młodym człowiekiem, który prowadził w Łebie w okresie sezonu letniego pizzerię i dla niego, a tam opierał się głównie na energii elektrycznej, koszt energii elektrycznej u niego wzrósł 5-krotnie w stosunku do porównywalnego roku ubiegłego. I nie wynikało to ze wzrostu obrotów. To wynikało ze wzrostu cen, jaką
musiał zapłacić za to. Ale to nie jest przypadek odosobniony, bo takich przypadków pewnie pan poseł, pan redaktor znają bardzo dużo. No właśnie do pana posła Lorka, pan premier Morawiecki także wczoraj i Jarosław Kaczyński w Siedlcach powiedzieli, że no, trzeba tam, gdzie szkoły, szpitale mają te wielkie rachunki, trzeba im kierunkowo pomagać, czy punktowo pomagać. Tu mam dane też o cenach węgla na giełdach. One się ustabilizowały na poziomie $300-350 za tonę. Czyli tu nie ma wzrostów, jest tylko chyba kwestia logistyki. Jak to, ale wracam do tego pytania do pana posła Lorka, jak to będzie z tą punktową pomocą dla szkół, dla instytucji publicznych, które dostają takie rachunki za ogrzewanie czy energię elektryczną, których nie są w stanie płacić. Prezydenci niektórych miast mówią, że wszystko to, co miasto płaci za korzystanie z energii czy z ciepła, bardzo mocno podrożało. Jak wygląda ten pakiet pomocowy, o którym mówili premier Morawiecki i prezes Kaczyński? Panie redaktorze, szanowni państwo, kryzys energetyczny dotknął całą Europę i cały świat. Wiele krajów Europy Zachodniej wprowadza restrykcje dla swoich obywateli. Albo obniżenie temperatur, o których mówią grzewczych w kaloryferach, albo też dosłownie restrykcje natury finansowo-karnej, za albo włączanie neonów, albo włączanie różnych urządzeń energetycznych, które no, powodują zużycie prądu. No i też pomagają dopłatami tudzież ulgami, bo to jest powszechne od Włoch po Hiszpanię, gdzie jest wyższa temperatura. Wszyscy to robią. Tak, to wszystko jest prawdą. I także Polska taki pakiet pomocy ukierunkowanej od obywateli po samorządy będzie miała. Wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o dokładną analizę w przypadku przetargów dla samorządów, dla przedsiębiorców. Myślę, że odpowiednie działania zostaną podjęte, ale poza tą analizą i poza przejrzeniem możliwości ograniczenia tych cen, trzeba tu wyraźnie powiedzieć o tej propozycji, którą także panowie senatorowie uznają, czyli zamrożenia cen na pewnym poziomie roku 2022 dla odbiorców indywidualnych, dla gospodarstw domowych, dla indywidualnych przedsiębiorców. O dopłatach do samorządów, to 6 miliardów trafi do samorządów. Ta cała polityka jest ukierunkowana na to, żeby nie tylko przetrwać zimę, żeby zabezpieczyć samorządy, nasze gospodarstwa domowe, byśmy nie martwili się, że zimy nie przetrwamy, ale żeby w jak najmniejszym stopniu ekonomicznym odczuli to mieszkańcy naszego kraju. I ten pakiet jest dosyć szeroki, ciągle trwają nad nim prace, dlatego że no, ta sytuacja wymaga dopracowania wielu szczegółów, tak żebyśmy my wszyscy mogli z tego skorzystać, a jednocześnie żeby budżet państwa realnie mógł przyjąć te wydatki, bo trzeba powiedzieć, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby prąd był jeszcze tańszy niż w 2021 roku, ale trzeba sobie zdawać sprawę z okoliczności, w których państwo polskie, Europa i świat są. Czyli to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą dyskusję, od ceny tych nośników. Dobrą jest też wiadomością, że cena węgla zaczyna się stabilizować. Ja tu chcę powiedzieć, że na rynkach Ameryki Południowej jest to nawet $160. To wszystko są dobre wiadomości, że może się okazać, że w okolicach listopada, grudnia nie tylko, że węgiel będzie, ale że węgiel zacznie tanieć. No, stara zasada w ekonomii podaży, popytu kształtuje cenę. Ja jestem dobrej myśli. Te wszystkie informacje, które do nas wpływają, mogą wskazywać na jedno, że skończy się paliwo dla opozycji, bo dla nich główna dzisiejsza retoryka to jest zima. Jeżeli powiedziałbym tak, zimę przegrają, to nie mają co myśleć o nadchodzących wyborach.
Panie senatorze, czy właśnie ten czynnik polityczny, że no kiedyś za komuny mówiło się tam zima wasza, wiosna nasza, tego typu hasła tam wykrzykiwaliśmy swego czasu, ale czy nie można wyeliminować takich kwestii z takiej bieżącej polityki, bo ona zafałszowuje, potem i niepotrzebne emocje wywołuje, no trochę się miota emocjami ludzi, że nie będą mieli ciepłej wody w czasie zimy. Czy to nie jest trochę mało odpowiedzialne, wrzucanie tych tematów do bieżącej polityki? Panie redaktorze, doskonale pamiętam oczywiście to hasło z czasu stanu wojennego, gdy krzyczeliśmy po wprowadzeniu stanu wojennego przez Jaruzelskiego: zima wasza, wiosna nasza. Oczywiście dzisiaj jest sytuacja inna i mam nadzieję, że nie ma mówienia takimi kategoriami jak te sprzed no, już kilkudziesięciu lat. No ale chcę powiedzieć tak, to nie jest rozgrywanie doraźne polityczne sytuacji, która jest w tej chwili. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nawet to, co tutaj powiedział pan poseł o tym różnym pakiecie pomocowym. W pierwszej kolejności należałoby naprawdę większą kontrolę sprawować nad spółkami Skarbu Państwa z sektora energetycznego, bo one po prostu... Panie senatorze, proszę puentować, bo nam się czas skończył. Jasne, ale chcę powiedzieć tak, że po prostu większa kontrola nad spółkami Skarbu Państwa, które są spółkami energetycznymi, bo one po prostu rozbuchały te ceny w sposób absolutnie nieuzasadniony. I druga sprawa, pomoc, o której mówi pan poseł, oczywiście, że dobra pomoc, ale trzeba pamiętać, że skądś trzeba brać te pieniądze skierowane na ten pomoc. Dzisiaj zadłużenie Polski cały czas w sposób dramatyczny wzrasta i o tym trzeba także pamiętać. Więc wydaje mi się, że oprócz tych działań związanych z ciągle dodawaniem pieniędzy, trzeba po prostu ukrócić praktyki marnotrawstwa musimy w całym sektorze bardzo publicznym. Bardzo państwu dziękuję. Pan senator Kazimierz Klejna, pan poseł Grzegorz Lorek. Dziękuję za obecność w Polskim Radiu 24.